programowania robotów Cody Rocky. Tak więc zajmiemy się dzisiaj kolejnym tematem. Będą to, a zresztą Jola wam powie, co będzie, mamy już to przygotowane dla was. I mam nadzieję, że będzie to też równie ciekawe i czegoś ciekawego się dzisiaj dowiecie. I dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo pierwsze pół webinaru jest Joli, a drugie pół webinaru jest moje. Myśmy się tak podzieli. Jola stwierdziła, że jako ta ostra bibliotekarka będzie miała do czynienia z tymi ostrymi blokami. Tak, dokładnie. A jako ten bardziej okrągły, misiowaty, puszysty będę miał te okrągłe. Prawda? Dokładnie. Tak, dosłownie na takiej zasadzie to trwało. A czekaj, bo ja to mówię tylko dla was, a ja od razu sobie jeszcze puszczę transmisję, bo też nadajemy. Dla tych misiów, leniuszków, którym się nie chce wchodzić na klika, zawsze o tym mówię, to jeszcze dajemy to na Facebooka, ale tu oczywiście macie możliwość zadawania nam pytań bezpośrednio. Ja jeszcze powiem, pamiętasz, Ola, jak ci pokazywałem ten bloczek, gdzie był to taki język arabski? Tak. To są błędy w najnowszej aktualizacji. Widzę, że po prostu oni jakieś poczynili błędy w tłumaczeniu. Tak. Pojawiło się kilka takich elementów arabskich. Dokładnie. No, Python, na przykład zakładka z Pythonem jest po arabsku. I jeszcze chyba Trip Life też jest po arabsku. Ale mamy w drugim komputerze niezaktualizowaną wersję i dzisiaj właśnie tam wchodziłam i te bloczki, o których mówiliśmy, tam były właśnie jeszcze po polsku. Żywy organizm, który cały czas się rozrasta, bo blok się rozrasta i dochodzą później czasami takie wpadki, prawda? Dokładnie. Natomiast słuchajcie, jeżeli pojawi się taki ten, warto wtedy skorzystać z innego języka, jeżeli takowy znacie, albo po prostu później sobie sprawdzić w Google, czyli na przykład przerzucam się na angielski, po angielsku raczej tam błędów nie ma. Nie będzie. Dokładnie. Bo tak jakbyście zobaczyli arabskie znaczki, to są błędy twórców programu mBlock, który przypominam, słuchajcie, obsługuje nie tylko Cody Rocky, ale cały szereg zarówno robotów natywnych MakeBlocka, czyli mBoty i neurony i tak dalej, oraz wszystko, czego MakeBlock nie produkuje, czyli Lego, Makey, Microbity i inne różne płytki jak Arduino i tak dalej. Więc stąd też pewnie czasami mogą zdarzyć się im wpadki. Ale słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Jola oddaje głos. Jola the zabiera screen. Głos. Dokładnie. The screen is yours, jak to mawiają w Hollywood. Tak, i jeszcze na początku zawsze mówimy, jaka dzisiaj jest literka. Dzisiaj sponsor odcinka to literka I, jak igła. Dobrze mówię? Dokładnie, Sylwester kiwa. A ja już przechodzę do rzeczy. Kochani, żeby powiedzieć, co dzisiaj będziemy robić, to już udostępniam swój ekranik i dzisiaj przechodzimy do zakładki czujniki. Dzisiaj omówimy sobie właśnie tą zakładkę, ale nie tylko, bo nie da się właśnie omawiać zakładki czujniki bez zakładki kontrola, o czym się przekonacie, a także częściowo będziemy pożyczać dzisiaj troszeczkę z tej zakładki zielonej wyrażenia. No, także nie da się bez niej funkcjonować właśnie w czujnikach bez pożyczania, ale dokładnie omówimy ją, myślę, na następnym naszym spotkaniu, które już planujemy dla was za miesiąc. Kochani, czujniki to coś, co dzieciaki bardzo lubią, coś, co ożywia naszego robota. I no, mówiliśmy, jakie czujniki tutaj ma nasz robot już na pierwszym naszym spotkaniu, ale jeżeli oczywiście jesteście już ze swoimi uczniami na tym etapie, żeby właśnie te czujniki wprowadzić, to żeby je omówić, nie ma łatwiejszego sposobu niż po prostu otwarcie tej zakładki czujniki i tutaj wszystkie czujniki naszego Codeya od właśnie tego czujnika potrząsania, od żyroskopu, czyli kątu odchylenia, potencjometru, głośności otoczenia, przez właśnie wykrywanie kolorów i przeszkód z przodu. Wszystkie te czujniki są tutaj opisane. Są one bardzo łatwo podzielone, przede wszystkim na dwie główne grupy. Pierwsza grupa to są czujniki znajdujące się w Codeyu. Przez to nie musimy się zastanawiać, gdzie jest dany czujnik. Jeżeli mamy tutaj minkę Codeya, takie małe logo Codeya, samego naszego Codeya, to wtedy wiemy, że one się znajdują w Codeyu. Ale jeżeli mamy już tutaj taki pasek z kropeczkami, który oczywiście przypomina nam
naszego tutaj Rokiego, o, pokażę, naszego Rokiego, to wiemy, że te czujniki znajdują się w Rokim. I drugi podział tych właśnie naszych bloków, to jest ten podział, o którym mówił właśnie Sylwester, którym my się dzisiaj będziemy kierować, czyli bloki zakończone ostro i bloki zakończone owalnie. A także trzecia grupa, czyli dotychczas spotykane przez nas bloki, czyli te tradycyjne, które mogą działać samodzielnie. Bo już Wam mówiliśmy wcześniej, że te bloczki tutaj ostro zakończone albo owalnie nie mogą działać samodzielnie, muszą zostać gdzieś umieszczone. I właśnie po to jest tutaj potrzebna zakładka kontrola, ponieważ jak zobaczycie, tutaj idealnie pasują te ostro zakończone. Ale znowu wtedy kłania nam się kolejna zakładka wyrażenia, bo jeżeli chcemy umieścić taki owalny, okrągły, to również możemy to zrobić, pożyczając właśnie zielony. Więc zobaczycie dzisiaj, jak to działa. A te tutaj tradycyjne, występują tylko dwa, tak naprawdę zeruj timer i zresetuj wszystkie osie obrotu, czyli one służą do resetowania niektórych wartości. Oczywiście nasze, powiedzieliśmy, że te bloki nie mogą działać samodzielnie, ale w trybie live, ja właśnie tutaj się połączę z moim robotem, w trybie live, który właśnie tutaj wyświetla się przez ten błąd, po arabsku, ale myślę, że wy też już intuicyjnie działacie. Mówiliśmy o tym wcześniej, że zaznaczając tutaj sobie ptaszkiem niektóre czujniki, możemy poznać ich wartość. To jest bardzo ważne, żeby pokazać to uczniom, waszym uczniom. Dlaczego? Bo kiedy tworzymy warunki, wpisujemy jakieś wartości, to właśnie złe podanie tych wartości może skutkować tym, że kod nam nie działa. Tak? Na przykład podamy, że kiedy głośność otoczenia jest większa niż 10, tak? A my nawet nie jesteśmy teraz w stanie 10 osiągnąć. Tak? Czyli tutaj muszą dzieci sprawdzić, jak będzie głośność, kiedy ja mówię blisko niego. Widzicie, nawet do 24 potrafię dojść, taka jestem, ale kiedy mam go daleko, to jest około 3-4, tak? Czyli to jest ważne, ale te tutaj, które nie mają ptaszków, czyli są ostro zakończone, one także mogą nam dać pewną informację, kiedy na nie klikniemy w trybie live, tak? False, czyli czy kod jest ustawiony twarzą do góry? False, to znaczy, że nie jest, tak? I zerować timer też zawsze możemy w trybie live przez kliknięcie, tak? O, tutaj timer nam się odlicza, jak go wyzeruje, to jest od zera, widzicie? Czyli to także działa. Także one nie działają samodzielnie, ale są bardzo, bardzo potrzebne. Kochani, co jeszcze jest ważne w przypadku czujników? Jeżeli, muszę się napić, bo dzisiaj po półkoloniach z dzieciakami to po prostu gardło wysiada, ale przechodzimy dalej. Jeżeli chcemy bawić się czujnikami, co jest ważne, co musimy zrobić na początek? Musimy skalibrować naszego robota, musimy skalibrować czujnik koloru, musimy skalibrować żyroskop. Ja już to zrobiłam, robiliśmy to też na pierwszym spotkaniu i mam nadzieję, że to pamiętacie. Jeżeli nie, to zapraszam do nagrania z pierwszego naszego spotkania. Kiedy powinniśmy skalibrować żyroskop? Wtedy, kiedy zmieniamy położenie naszego robota znacząco, zmieniamy powierzchnię na wierzchnię, a czujnik koloru oczywiście wtedy, kiedy znacząco zmieniamy oświetlenie. Czyli przechodzimy z jednego pomieszczenia, gdzie było jeden rodzaj oświetlenia, do drugiego, gdzie było drugie oświetlenie. I to myślę tyle, żeby zacząć z czujnikami działać, ale tak jak powiedzieliśmy, potrzebna jest nam też zakładka kontrola. Zakładka kontrola pozwala nam tworzyć pętle, także pętle warunkowe i instrukcje warunkowe, tak? Czyli to, co uczy dzieci najlepiej logicznego myślenia, czyli jeżeli coś się zadzieje, jeżeli coś będzie miało określoną wartość, to stanie się to i to. Tak często właśnie się zaczyna dzieciakami pracę na tych instrukcjach warunkowych, takimi, jeżeli
takimi zdaniami, tworzeniem takich zdań. Jeżeli pada deszcz, to muszę wziąć parasol, tak? Jeżeli świeci słońce, to muszę założyć okulary przeciwsłoneczne, tak? Żeby wytłumaczyć im, co to są te instrukcje warunkowe. Czyli jest jakiś warunek, że coś się stanie, jeżeli coś, jakiś warunek zostanie spełniony. Powiedziałam już o kalibracji, powiedziałam już o naszej tutaj zakładce kontrola. Tutaj macie jeszcze takie fajne poczekajki, czekaj sekundę albo czekaj, aż coś się zadzieje i mamy klocek tutaj zakończ wszystkie, tak? Wszystkie działania, widzicie, on jest tak ostro zakończony, że już nie da się do niego nic przyłączyć, nie ma szans. No i teraz po tym pięknym, lecz długim wstępie możemy przejść już do programowania, a raczej do takiego wstępu, jaki warto zrobić dzieciakami, z waszymi dzieciakami. Jeżeli macie zajęcia już z dziećmi, zapytajcie je na początek, które czujniki tutaj są tożsame, są pasujące do tych bloków zakładki zdarzenia. Szybko z pryciury zauważą, że jest kilka właśnie takich klocków, takich bloków, które będą powodowały taką samą reakcję, tak? Zobaczcie, łatwo tutaj dopasować. Mam nadzieję, że to dobrze widać, powiększę troszeczkę. Widzicie? Kiedy przycisk A jest wciśnięty, tutaj możemy to samo osiągnąć za pomocą czujnika, czyli nie jest to warunek do uruchomienia, ale warunek do wykonania czegoś, tak? Kiedy kod jest potrząsany, tutaj mamy potrząśnięty i mamy też siłę potrząsania, możemy ją sprawdzić. Kod i loki odchylony w lewo, oczywiście można też to zmieniać. I tutaj mamy tak samo ostro zakończone kod i odchylony w lewo przechylony. Kiedy głośność większa od 10 i tu mamy głośność, bo przypominam, że ta głośność tutaj to nie jest głośność kodeja, tylko to jest głośność otoczenia, tak? I intensywność światła, i tu też mamy intensywność otaczającego światła. Czyli jak najbardziej to wszystko pasuje. I teraz, jeżeli uczniowie już śmiało połączą nasze zakładki, nasze bloki, zakładki zdarzenia z naszymi zakładkami, z naszymi blokami zakładki czujniki, możemy przejść do pierwszego zadania. Na przykład wykorzystać nasz czujnik połączenia kodeja z Rokim. I chcemy na przykład, żeby Cody cieszył się, kiedy zostanie połączony z Rokim. Ja tutaj używam tego przycisku, kiedy przycisk A jest wciśnięty. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. I przy czujnikach bardzo lubię używać tego czekaj aż. Tak, widzicie, to idealnie pasuje. Oczywiście mogę też użyć, jeżeli kod jest połączony z Rokim, to co ma się stać. Ale zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego właśnie lubię tak robić. Czyli kiedy nie jest połączony, to ma być wściekły. Ale mam czekać, aż będzie połączony i kiedy się połączą, to ma być radosny. Myślę, że to jest wystarczająco radosne. Niech to będzie wystarczająco radosne, tak? I zaraz jestem połączona, wysyłam do mojego kodeja. Niebieski przycisk się zaświecił. I żeby uruchomić ten skrypt, oczywiście muszę wcisnąć przycisk A. I teraz widzę, że mój Cody jest połączony z Rokim, bo ma taką radosną buźkę. Ale kiedy go wyjmę, wcisnę ponownie A, zobaczcie, znowu jakby skanuje mi tutaj tego kodeja i dochodzi do wniosku, że no nie jest połączony, więc jest smutny. Więc ten przycisk A generuje mi to skanowanie, widzicie, to już automatycznie mi się wyświetliło, że Cody jest połączony z Rokiem. W czujnikach musicie to dzieciakom zawsze powiedzieć, że jedno rozwiązanie, znaczy jeden efekt może mieć wiele rozwiązań. I to na pewno będzie fajne, że pokażecie dzieciakom, jakie są czujniki, jak z nich korzystać, a one wymyślą Wam każde inne rozwiązanie. Do kolejnego zadania trzeba przygotować samego kodeja, bo teraz będziemy pokazywać to. Cody
potrafi ocenić, czy nie tylko czy jest odchylony w lewo i w prawo, na co pozwala mu żyroskop, ale również czy leży na plecach, czy leży na brzuszku. I teraz ja chcę, żeby on był uśmiechnięty, w miarę radosny, ale kiedy będzie ustawiony twarzą do góry, to żebyście to dobrze widzieli, bo jak go wezmę twarzą do góry, to nie będziecie słyszeli, to chcemy, żeby otworzył dźwięk witaj, albo jakiś, a witaj będzie dobrze, czyli żeby był radosny. I znowu wysyłam do Codeya, uruchamiam kod przyciskiem A, zobaczcie, jest uśmiechnięty, ale kiedy, już widzicie, wzięłam go do góry, znowu wciskam A, biorę go do góry i słychać. Jak tak robię, wciskam A, no to jest tylko uśmiechnięty, ale przewracam, to już od razu reaguje, tak? I tak samo możemy tutaj zmienić, możemy zmienić twarzą do ziemi albo kiedy stoi normalnie na biurku. I wtedy dzieci mogą ustawić reakcję, różną reakcję na każde położenie. Jest to bardzo fajne takie, kiedy kładą robota, podnoszą i on za każdym razem co innego robi. Teraz ważna umiejętność Codeya to jest, a także Rockiego, to jest umiejętność zatrzymywania się przed przeszkodą. I ja tutaj także korzystam z tego czekaj aż, ponieważ to czekaj aż generuje mi cały czas tutaj wysyłanie tego czujnika, tak? Jeżeli ja wezmę, kiedy robot uruchomi się, czyli skorzystam z tego bloku, to on mi tylko raz wyśle to podczas uruchomienia i nie będę miała szansy tego złapać, tej przeszkody, tak? Ale kiedy ja wezmę czekaj aż, to on będzie mi skanował, ja to ja tak nazywam, skanował otoczenie, tak mi się to troszeczkę skojarzyło, będzie wysyłał te wartości tego czujnika cały czas, póki jakby on nie nastąpi ten warunek, tak? Bo tu mamy taką warunek, ten ostro zakończony. Dobrze, więc teraz chcemy, żeby nasz robot jechał, czyli no, poruszał się do przodu, ale ja zawsze biorę, tak jak wam mówiłam, małą moc, żeby mi nie spadł, nie poleciał i czekam aż to się zadzieje, aż będą przeszkody z przodu, tak? Kiedy będą przeszkody z przodu? Oczywiście chciałabym, żeby się zatrzymał. I teraz wyślę spokojnie sobie to do robota i przełączę wam kamery, żebyście widzieli. Jak tu kolega wygląda. Ja tutaj mam już linię przygotowaną, bo mamy dla was dzisiaj takie zadanie fajne. I mogę jak najbardziej uruchomić robota. Jedzie, podkładam rękę, zobaczcie, zatrzymał się, tak? I znowu sobie tutaj, o, żeby lepiej było wiesz. Jedzie, kładę przeszkodę, zatrzymuje się, tak? I za każdym razem, kiedy wciskam A, nie wiem, czy tu będzie, tu muszę do tej kamery, jak tu będzie, o, nie widać tego światełka. To światełko cały czas miga, póki ja nie przyłożę ręki. Jak przyłożę rękę, to oczywiście to się nie zadzieje. Więc tak możemy nauczyć naszego robota, żeby nie uderzał w przeszkody. Już przełączę wam na siebie. Momencik. Chociaż mój robot też jest piękny, no i piękny jest też nasz dział młodzieży Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie. Także tło jest piękne. I co tutaj dzieciaki lubią z tym robić? Na przykład, że nie tylko, że zatrzymuje ruch, ale kiedy są przeszkody z przodu, on się cofa do tyłu. Cofa do tyłu, piękne zdanie. Jedzie do tyłu i potem
znowu może jechać do przodu, tak? Czyli dzieciaki mogą tworzyć labirynty i programować swojego robota tak, żeby on nie uderzał w tę ścianę, tylko przejechał cały labirynt. To naprawdę zajmuje sporo czasu, ale też daje dużo satysfakcji. Tutaj pani Gosia napisała, gdzie jeszcze raz tą kalibrację zrobić, już pokazuję. Kalibracja czujnika koloru jest w ustawieniach. Kiedy jesteśmy połączeni z naszym robotem, w ustawieniach mamy kalibrację czujnika koloru i kalibrację żyroskopu. Ta kalibracja czujnika koloru, wystarczy nam do tego biała kartka, a do kalibracji żyroskopu potrzebujemy tylko postawić naszego robota na stabilnym podłożu. Ja dzisiaj zajmuję się tymi ostro zakończonymi elementami, więc teraz przechodzę do czujnika, który tygryski lubią najbardziej, czyli do czujnika koloru. Jak wiecie, skoro macie już kodaję i oglądacie nasze piękne webinary, a to dzisiaj już piąty, do zestawu są dołączone takie kolorowe karteczki. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie ich więcej, można sobie dorobić. One są bardzo trwałe, bo to jest taki troszeczkę takie, taka cienka pleksa, trochę taki plastik, więc one są bardzo trwałe, można je wycierać mokrą ścierką, jak tylko nam się zabrudzą. I tutaj mamy 8 kolorów, więc tutaj w naszym rozwijaczu także mamy 8 kolorów, na których wykrywanie możemy zaprogramować naszego robota. Więc jak to zrobić? Oczywiście musimy gdzieś nasz ostro zakończony czujnik włożyć i najprościej jest to zrobić używając jeżeli. Czyli tutaj już mamy naszą pierwszą instrukcję warunkową, czyli jeżeli wykryty kolor przez Rokiego to będzie czerwony, to co ma zrobić nasz robot? Chcielibyśmy go zamienić w taką Katarynkę troszeczkę, czyli zaprogramować go na odczytywanie właśnie kolorów i pod każdy kolor dać dźwięk. To można z tego zrobić taką fajną gamę. Jak mamy więcej karteczek, to normalnie możemy przykładając grać całe piosenki. To oczywiście wymaga trochę pracy, ale jest do zrobienia. Tutaj wam pokażę. Oczywiście nie bawimy się wkładanie ileś tam razy, tylko duplikujemy. Ja myślę, że 3 mi wystarczą. Biorę zawsze początek czerwony, zielony, niebieski. I tutaj zobaczycie, zwłaszcza dla panów, taka kąśliwa uwaga. Tutaj mamy 2 niebieskie. To jest niebieski, a to jest turkusowy. Tak, więc jeżeli programujemy robota, to musimy powiedzieć, że to jest niebieski, a to jest turkusowy. Bo dzieci powiedzą, ale który niebieski? No tak, to jest niebieski, a to jest turkusowy. Tutaj też coś, co angliści lubią, pewnie Sylwester korzysta, są nazwy kolorów po angielsku, więc można dzieciakami także nie tylko do kodowania kolorów, ale też do utrwalania kolorów po angielsku albo w innych językach również, jak ktoś naucza. Dobra, ale żeby nie przedłużać, wysyłam do mojego robota tak pięknie zakodowany i zobaczcie, jeżeli mam przycisk A wciśnięty, to wtedy, kiedy wcisnę mój przycisk, on mi skanuje ten kolor. Tak, słyszeliśmy dźwięk. Czerwony. Kiedy mam zielony? Już inny. On nie ma między nimi. A, to jest ten sam. Co mnie mówicie? Ale dobrze zagrał. Nieważne, co bym przyłożyła, i tak by było dobrze. Dobra, wysyłamy jeszcze raz, bo zmieniliśmy parametry, nie jesteśmy w trybie live, więc musimy pamiętać o wysłaniu. Teraz już będzie różnica. No, widzicie? Tutaj zmienia się to naświetlenie. Jak ja mam robota tam skalibrowanego, a tutaj go przyłożę do bliżej światła, że tak powiem, to już jest różnica, tak? Jak to fajnie zrobić, żeby dzieciaki czuły, że on naprawdę skanuje te kolory. Tutaj możemy sobie użyć naszego zawsze i dodać akcję. Ja robiłam tak z uczniami, że całą gamę programowaliśmy na każdy inny kolor i robot jechał powoli i skanował kolory. Żeby to zrobić, nie pokażę wam jak to robi, bo już jakby pół godziny zabrałam i boję się,
że tutaj Sylwester nie zdąży, ale żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Oczywiście dodajemy akcję, czyli poruszanie się do przodu, ale musimy też dodać zawsze. Włożyć nasze warunki do tej pętli zawsze, tak? Dlaczego? Bo to zawsze sprawia, że nasz robot będzie cały czas wysyłał ten czujnik, cały czas będzie skanował. Jak będzie tylko przejeżdżał, no i oczywiście jak jedzie, musicie pamiętać o skierowaniu czujnika w dół, tak? O skierowaniu czujnika w dół. I wtedy można spokojnie go puścić. On jedzie i skanuje sobie tutaj kolory i gra muzyki. Wtedy jest taką jeżdżącą katarynką. Zapamiętajcie sobie ten skrypt. Naprawdę uczniowie mieli u mnie z tym skryptem bardzo dużo zabawy. Co jest tutaj kluczem? Kluczem do sukcesu jest moc, z jaką porusza się robot. Nie może poruszać się za szybko, żeby zdążył zeskanować kolory. I myślę też przypisanie dźwięków, zagranie melodii. Świetna sprawa, szczególnie jak mamy więcej takich kartoników i możemy na przykład powtarzać. To można zagrać całą melodię. Robot jedzie i gra i to jest naprawdę do zrobienia. I mi tutaj jeszcze zostało poruszenie naszej dzisiaj wspólnej rzeczy, czyli poruszania się po linii. Doszliśmy z Sylwestrem do wniosku, że no, można to rozwiązać na dwa sposoby, albo może i więcej. Ja mam taki sposób, który właśnie, który pożycza, że tak powiem, czujnik owalny, który dzisiaj są przypisane do, które są dzisiaj przypisane do Sylwestra, ale ja sobie taki pożyczę, ponieważ mój sposób właśnie wykorzystuje tą wartość skali szarości sensora kolorów, czyli on będzie tą jasność odczytywał. I tutaj przyda mi się właśnie do poruszania. Kluczem są dwa silniki Kodeja. To, że raz będzie poruszał lewym silnikiem, lewym kołem, lewą gąsienicą, a raz prawym. Tak? Skanując otoczenie w sprawdzaniu tej szarości będzie właśnie poruszał tymi kołami. Zanim to wyślę, to się przełączę na odpowiednią kamerkę. Mam też przygotowaną specjalną linię. Kluczem do sukcesu jest też linia. Linia musi być grubiutka, wyraźna, tak żeby robot był w stanie ją złapać, zobaczyć. Teraz wysyłam i zobaczymy. Mój robot złapał linię, widzicie? I jedzie po tej linii. I jedzie, 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 jedzie. No teraz będzie znowu zawracał. I jak tylko złapie linię, mam nadzieję, że dobrze to u was widać, jak tylko złapie linię, to ją śledzi, tak? Od lewej do prawej, od lewej do prawej, manipulując silnikami. Nie wgrałam sobie nic, żeby się zatrzymał, więc po prostu będę musiała go wyłączyć, żeby tutaj móc wam pokazać. Czyli jazda po linii jest możliwa właśnie przy użyciu tego czujnika wartej skali szarości sensora kolorów, ale zaraz Sylwester, przechodząc płynnie do swojej części, pokaże wam, jak to zrobić też w inny sposób. I tu już będę powoli gadam troszeczkę. Czy jest Sylwester z nami? Wyłączę udostępnianie. Jest Sylwester, szykuje się tam. No dobrze, tak jak zaczęliśmy od tego poruszania się po linii, to tak jak Jola powiedziała, słuchajcie, tak naprawdę są różne sposoby na osiągnięcie tego samego celu. Ja wam pokażę teraz mój sposób, bo my często rozmawiając o tym właśnie jakby przedstawiam swoje propozycje, tak? Ponieważ oboje z Jolą tworzymy różne rzeczy związane między innymi właśnie z kodejami, z programowaniem kodejów, tak też mamy różne pomysły na to, co można zrobić i w jaki sposób. I tak
Jola używała tak zwanych obłych czujników, ja używam tych zakończonych na ostro, czyli te, które opowiada Jola, bo tak się podzieliliśmy dzisiaj, że będziemy to robić. I słuchajcie, ja już mam kod gotowy, tak żeby nie przedłużać z tym kodem i pokażę wam. U mnie jest tak, że przycisk startujący to jest przycisk A. Może być to tak naprawdę cokolwiek, nie musi być to A, może być kod i od razu po uruchomieniu będzie ten skrypt uruchamiał. I teraz tak, potrzebuję po pierwsze pętli zawsze, ponieważ on ma ciągle sprawdzać te warunki, tak, które w tą pętlę wstawi. I teraz potrzebuję dwa warunki. Warunek, który będzie wykrywał, słuchajcie, kolor czarny i biały, ponieważ kartka papieru, którą ja też przygotowałem, czy chociażby jakakolwiek mata na przykład do sterowania, takie maty też można do Kodeja w Mentorze zakupić. Z reguły to jest czarny tłum, czarna linia na białym tle i tu jakby wpisując się w to, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Dlaczego? Dlatego, że na przykład dzieciaki, szczególnie te młodsze, mogą jeszcze nie wiedzieć, co to są wartości większości czy mniejszości. Więc dla nich będzie o wiele łatwiejsze do zrozumienia taka zasada, że jeżeli wykryje czarny kolor, to ma ustawić moc lewego koła na 0%, a prawego koła na 50%. Co to będzie powodowało? To będzie powodowało to, że on będzie po prostu skręcał, szukając cały czas tej czarnej linii, tak? A w przypadku białego koloru będzie skręcał w drugą stronę, czyli będzie tak się kręcił w kółko, aż tą czarną linię napotka. Ja już przygotowałem też, przełączę się na drugą kamerę, tak żebyście to widzieli. I już widzicie białą kartkę. Kodi ma akurat wgrany kod. I zobaczcie, on złapał ten kod. Trochę. O, już fokus. Ja to zrobię. Tu co prawda z tej kartki nam zjechał, bo zahacza o czarną podstawkę. Też tego może nie być widać na kamerce, że cały czas jest taka dioda, która się świeci. Spróbuję to zaraz pokazać i w ten sposób po prostu on cały czas się nakierowuje na tą czarną linię. Teraz postaram się wam pokazać. O, zobaczcie, jest czujnik, który cały czas działa i on świeci, to jest ten czujnik centralny. To jest ten czujnik centralny, który właśnie, słuchajcie, cały czas odczytuje, czy jest to kolor czarny, czy jest to kolor biały. I zależnie od tego koloru właśnie tak ustawia, że skręca albo w lewo, albo w prawo. Tak, bo zobaczcie, skręca w lewo, napotyka na czarną linię i to powoduje, że ma teraz skręcać w prawo. Więc napotyka czujnik na białą kartkę, na białą kreskę, i z powrotem skręca w prawo. Dość trywialny sposób chodzenia, bo można powiedzieć, że troszeczkę tak jak człowiek pod wpływem alkoholu, lewo-prawo, ale to jest właśnie ten moment, kiedy on wykrywa nie tyle czarną linię, co granicę czarnej linii, która łączy się właśnie z tą linią białą. Rzucam się między kamerami, bo jak zmieniamy kamery, to słuchajcie, nas po prostu nie słychać, więc musimy zrobić tą pauzę. Ale dobra, przechodząc, słuchajcie, to wyrzucam i przechodząc do czujników. Ja mam te tak zwane obłe, te takie okrągłe i teraz tak, same czujniki tak naprawdę to tylko część sukcesu, ponieważ do właściwego wykorzystania wszystkich czujników Kodi Rocky, które posiada, potrzebujemy przede wszystkim to, co już o czym rozmawialiśmy, czyli klocków ze zdarzenia, czyli tak zwanych klocków z kapeluszem, jak to Jola mówi, inicjujących, na przykład przycisk A. Potrzebujemy klocków z kontroli. Bardzo często są to pętle oraz warunki, ewentualnie jeżeli w przeciwnym razie. Jola dzisiaj pokazała też czekaj aż, można używać też powtarzaj aż. I teraz słuchajcie, same te czujniki, tak zwane obłe, będą występować w połączeniu z blokami z wyglądu, gdzie mamy taki klocek pokaż. Pokażę wam przykład. Pierwszy na przykład tutaj wrzucimy pokaż wartość potencjometru, ale żeby włożyć je tutaj w te nasze warunki,
to będziemy potrzebowali coś, co będziemy omawiać następnym razem, czyli słuchajcie wyrażenia. I tu już będą bardzo pomocne, chociażby takie wyrażenia jak większy, mniejszy, o których też za chwilę będę Wam opowiadał. Ale spróbujmy na początek zacząć od czegoś prostego, czyli od tego, żeby pokazać kilka czujników, zarówno na żywo, jak i też na ekranie Cody Rocky. Wyrzucamy to, co nam jest zbędne. I teraz tak, podłączamy robota. Ja dzisiaj wyjątkowo nie podłączam kabelka, tylko tak jak to robi Ola, używam adaptera, który jest dołączony. Pamiętajcie, że jak macie adapter, to po pierwsze trzeba włączyć robota. Mój od razu już piknął, bo był wcześniej sparowany, natomiast na adapterze macie taki migający przycisk Bluetooth, trzeba go nacisnąć, żeby szybko zaczął migać, wtedy będzie to tryb parowania. No i oczywiście po tym, jak połączyliśmy robota z adapterem, to jeszcze musimy połączyć je w programie, czyli klikamy połączenie i łączymy. I teraz tak, jeżeli chcemy podejrzeć na żywo nasze czujniki, to musimy przejść z trybu wykryj na wyślij na tryb live, czyli na żywo, który, tak jak mówię, błąd ostatniej aktualizacji programu jest nie ten język, który powinien być na tym przycisku dodany. I teraz tak, słuchajcie, co możemy zrobić? Możemy przede wszystkim bez układania kodu, czyli ja to wyrzucam, podejrzeć sobie wartości naszych czujników, więc na przykład wartość potencjometru. Ja wiem, że to będzie tutaj dość marnie widać na udostępnianym ekranie. Niestety też nie jesteśmy w stanie tego jakby powiększyć, tak? Ale postaram się tak zmieniać tą wartość. Może coś tam się uda. W tej chwili jest na 100 i mogę zrobić to tak, że podglądam sobie właśnie w tej takiej lewym górnym rogu, w tej tutaj takiej małej tabelce, małej rameczce, gdzie mamy kod i wartość potencjometru. Mogę też zobaczyć to na Codeju. Jak to będzie wyglądało na Codeju? Po pierwsze, spróbujemy coś zrobić, żeby było inicjowalne. Czyli na przykład właśnie kiedy ten przycisk A naciśnięty, wtedy ma mi pokazać wartość. Więc korzystam z kategorii wygląd, pokaż i w tym pokaż zagnieżdżam tą wartość potencjometru. I teraz powinniście widzieć, to ma jeszcze jakieś hello wgrane, jak kliknę. W tej chwili jest 100. Jeżeli obniżę, już się zmienia. Co ciekawe, słuchajcie, te wartości możemy także próbować przesyłać do postaci. O tym będziemy rozmawiać, mam nadzieję, przy okazji innych klocków, ponieważ tak samo nasza postać może między innymi, słuchajcie, skorzystać z czujników, ale nie czujników postaci, tylko właśnie z czujników robota i wyświetlać to na ekranie. Póki co będziemy się ratować naszym ekranem, więc mamy tak. Pokaż wartość potencjometru, spróbujemy sobie to wyłączyć, możemy spróbować pokazać coś innego, czyli pokaż głośność. To będą takie pierwsze podstawowe rzeczy. W tej chwili, słuchajcie, no za każdym razem muszę kliknąć A naciśnięty, więc ja proponuję, żebyśmy dodali jeszcze z kontroli pętlę. Wtedy jak wsadzimy to w pętlę, będzie to wyświetlane zawsze, więc zobaczcie. Naciskam A i on będzie, ta wartość będzie ulegała zmianie. Jeżeli bym zaczął do niego krzyczeć, to będzie oczywiście, słuchajcie, się zwiększać, bo to mamy w tej chwili wartość czujnika głośności, czyli dokładnie ten. Tak, mierzy nam głośność. To jest dość fajne, bo możemy spróbować na przykład zrobić taki system alarmowy, że jeżeli ta głośność będzie powyżej danej wartości, to Codej nam na przykład zareaguje i uruchomi się jakiś alarm. I spróbujmy to zrobić, to nie jest trudne, więc słuchajcie. Idziemy do kontroli, potrzebujemy warunek i robimy to tak. Jeżeli tu skorzystamy z czegoś, o czym będziemy mówić, czyli z wyrażeń, potrzebujemy tą głośność. Tutaj będzie tą głośność. No i słuchajcie, ja nie będę brał tego 50, bo aż tak tutaj nie będę krzyczał. Spróbuję wziąć 20. Może nawet 15. Tak, jeżeli ta głośność będzie powyżej 15, to spróbujemy, żeby ten Codej nam coś tam
zagrał. Więc ostrzeżenie na przykład, tak? Buf! No jak widzicie, gra. To też jest ciekawe, bo w tej chwili, słuchajcie, on jak zaczął grać, to automatycznie on też słyszy siebie, prawda? Więc warto by było, żeby tutaj dodać jakiś przycisk stop, czyli... Dobra, czekajcie, dobra. Żeby dodać jakiś przycisk stop, czyli chociażby zatrzymaj wszystkie, tak? Więc na przykład, jeżeli będzie to przycisk w tym przypadku B, to wtedy po naciśnięciu tego przycisku B zatrzymają się wszystkie skrypty, tak? Bo tak jak mówiłem, on zaczął sam z siebie wydawać dźwięki i zrobiło się dość głośno. Więc taki fajny sposób na wykorzystanie głośności. Potencjometr, o którym wspominałem wcześniej, wszystko możemy robić tak naprawdę, słuchajcie, właśnie z tym warunkiem jeżeli, więc wracając między innymi do, słuchajcie, potencjometru, możemy na przykład, słuchajcie, wartością potencjometru, tak, reagować, jeżeli będzie na przykład powyżej 50, to on wtedy będzie uśmiechnięty, a w przeciwnym razie będzie smutny. Możemy zrobić to tak. Czy się radosne oczy? Będą radosne oczy. Na tym, więc zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli wartość potencjometru, my sobie to podejrzymy. W tej chwili potencjometr ma 60, aha, 60 jeszcze nie uruchomiłem tego A, więc ja sobie zjadę, jest 25, uruchamiam przycisk A, nic się nie dzieje, on jakieś domyślnie, a jest pokaż hello wgrane, a jeżeli ten potencjometr podjedzie do góry, no, aha, poczekajcie, bo tu nam się kłóci to hello z tym. Robimy tak. No właśnie. Jeżeli potencjometr pojechał do góry, no to pojawiły się te oczy. Tak, w tym przypadku powinniśmy zrobić troszeczkę bardziej zaawansowany kod, czyli wymienić to jeżeli na w przeciwnym razie. Więc szybciutko to wymieniam, ponieważ jak rozróżnimy, kiedy jest więcej, kiedy jest mniej. No to przede wszystkim, jeżeli wartość potencjometru będzie powyżej 50, to będą takie oczy, a w przeciwnym razie zrobimy jakieś inne oczy, na przykład takie. I zobaczcie, w tej chwili mamy wartość potencjometru, musimy nacisnąć sobie przycisk A, jest na 0, więc ma takie oczy, jedziemy do góry i oczy się zmieniamy. Zjeżdżamy na dół potencjometrem. To też jest fajne, bo ten potencjometr właśnie można na różne sposoby programować. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej. To wyrzucamy, wracamy do naszych czujników. Intensywność otaczającego nas światła. Tu już będziemy korzystać z czujników, które... Znaczy w ogóle mamy tutaj czujnik światła, ale także mamy czujniki na dole, które, z których możemy korzystać. I zobaczmy w takim przykładzie przy intensywności. W tej chwili korzystam z tego czujnika u góry. O, to się zmienia. Zaraz spróbuję wam pokazać. To tak szybciutko znowu użyjemy najprostszego, czyli powiedz. I wracam do czujnika. I pokazuje nam intensywność. W tej chwili na 100. Tak jakbyśmy trochę przyciemnili. O. Jak go przyciemniam, to troszeczkę mu działa. Czujnik jest schowany tutaj w głowie. To jest jeden z czujników. Poziom naładowania baterii, kolejny. O, 100% mamy nawet. Więc zobaczcie, 100% Cody był dobrze naładowany. Kolejny czujnik. Bardzo fajnym czujnikiem jest tak zwana siła potrząsania, ponieważ słuchajcie, możemy takie zrobić zawody, jeżeli tylko nie boimy się o robota, to możemy zrobić zawody, kto nim potrząśnie najbardziej. Tak? Wiecie, jak są takie na przykład zawody, że trzeba walnąć jakąś gruszkę i tak dalej, często można spotkać tego typu maszyny, to tu co prawda nie będziemy bić kodeja, ale możemy spróbować, kto największy wynik
wykaże, no i tam wtedy patrzymy sobie na ten ekran, tak? Czy na ekran komputera, więc to mamy tą siłę potrząsania. I teraz słuchajcie, Jola pokazywała bloczki, które są kanciaste, tak? I tam były chociażby kody odchylone w lewo, czy twarzą do góry, twarzą w dół. To były te bardziej takie trywialne bloczki dla tych młodszych. Natomiast jeżeli chcemy ze starszymi troszeczkę bardziej zaawansowanie popracować, to po pierwsze, słuchajcie, mamy takie rzeczy jak kąt obrotu i kąt nachylenia. To jest bardzo ciekawe, ponieważ te kąty, zarówno kąt obrotu, kąty nachylenia, tak, słuchajcie, są podawane, tak jak widzicie, mam nadzieję, a przynajmniej coś tam widać w lewym górnym rogu, na żywo, więc możemy ustalać dowolnie, zależy od tego, w jakiej kody będzie pozycji, że będzie wykonywał daną czynność. Do tego posłużą nam warunki jeżeli. Natomiast jeżeli chcemy doprecyzować te wartości, to słuchajcie, mamy trzy osie, X, Y, Z. Powinniście, mam nadzieję, pamiętać takie osie. I słuchajcie, możemy precyzyjnie określić położenie głowy kodeja, tak, zależnie od tego, jak ją ułożymy. Więc jeżeli ja bym ułożył, słuchajcie, teraz tak, to mam na płasko położony kąt, to jest tak, kąt obrotu dookoła Z minus 270, kąt obrotu dookoła Y, czekajcie, muszę to wyprostować, żeby było to 190, nie wiem, czy mi się uda, no chyba nie. Także było 182 i kąt obrotu dookoła X 120. Więc te pozycje możemy oczywiście, słuchajcie, sobie zmieniać, tak? Pamiętajcie o kalibracji żyroskopu. To jest kolejny przykład, jak często tym kodem potrząsamy, to rzeczywiście może dojść do rozkalibrowania. I wtedy warto go postawić robota, niech postoi sobie minutkę, dwie, bez ruszania, wtedy, żeby się wszystko uspokoiło i potem wykonać tą kalibrację. Więc mamy te kąty obrotu. Przypominam, to wszystko fajnie się zgrywa, jeżeli weźmiemy sobie wyrażenia, większe, mniejsze, równe się. Tak, i do tego dodamy warunki jeżeli lub jeżeli to w przeciwnym razie. Z fajnych czujników, które mamy jeszcze, to jest to, o czym Jola już wspominała, czyli timer. I teraz zobaczcie, jak ja włączę timer. O, widać, to już mój timer odlicza 680 sekund, bo ten timer odlicza, wy tego nawet nie wiecie, słuchajcie, ten timer odlicza cały czas. O, teraz będzie widać na robocie. Natomiast możemy go wykorzystać jako stoper do robota i ten stoper może zapisywać sobie dane w zmiennych, o których będziemy, słuchajcie, mówili w przyszłości. Jeżeli kliknąłbym zero timer, więc potrzebuję w zdarzeniach wyciągnąć sobie przycisk B wciśnięty i z czujników, tak, wyciągnę sobie zero i timer, to ten timer zresetuje się do zera i zobaczcie, stoper rusza dalej. Więc bardzo prosty sposób na stworzenie stopera. I przechodząc do kolejnych, to są już nasze czujniki, które umiejscowione są dokładnie tutaj w podwoziu. Przypominamy, że to jest obrotowe, więc zależnie od tego, co chcemy uzyskać, to będzie albo do przodu czujniki skierowane, albo w dół. W przypadku jeżdżenia po linii, pamiętacie, było to zrobione w dół w przypadku na przykład unikania przeszkód, czy tak jak Ela pokazywała, stopowanie, wtedy przekierowujemy te czujniki do przodu. Tych diod jest aż 5 i każda robi, słuchajcie, zupełnie coś innego. Pierwsza, to co Jola pokazywała, to słuchajcie, takie rzeczy jak wykrywanie kolorów. I teraz ten timer sobie wyłączymy i wyciągniemy sobie na tapetę taki klocek. Jola pokazywała wam, kiedy wykryty kolor czerwony, natomiast tutaj mamy dokładnie ten sam klocek. Czerwony to wykryta wartość koloru. Zwróćcie uwagę, że tu mamy tylko czerwony, zielony, w tej chwili niebieski. Takie rzeczy może wykrywać. Po co nam to? Między innymi do bardziej zaawansowanych rzeczy, które będziemy robili wyrażeniami. Bo zwróćcie uwagę,
Jeszcze raz to powtórzę, że o ile ten bloczek wchodzi bezpośrednio w warunek, to ten bloczek w ten warunek nie wchodzi, tak? Możemy spróbować go zrobić to, tym, co już pokazywałem, czyli naszym, słuchajcie, podglądem. Klikamy i teraz tak. Czerwony, czerwony, a może niebieski, bo mam niebieski pod ręką. Możemy spróbować. Mam niebieski, zobaczymy, jak w tym oświetleniu to zrobi. Klikniemy, czy nam coś pokazuje. Nie, nie, niestety nam nie pokazuje. A, już wiem, czemu nam nie pokazuje. Pobył, patrzył do przodu. O, i zobaczcie, mamy pokazane wartość niebieskiego w niebieskim. Tak więc, albo odpowiednik koloru niebieskiego, tak? Jeżeli bym spróbował ten niebieski nakierować na czarny, to zwróćcie uwagę, że już ta wartość nam się zmieniła. Tak więc tu bardziej możemy matematycznie podejść do sprawy kolorów i ten bloczek wykorzystać z odpowiednimi wyrażeniami. Więc to było niebieski. Kolejnym czujnikiem, i to są fajne czujniki, są to czujniki otoczenia sensora kolorów. Zwróćcie uwagę, że niektóre czujniki jakby mają tą samą funkcjonalność, tak? Bo mamy zarówno intensywność światła otoczenia kolorów, jak i światła odbitego sensora kolorów, czy chociażby światło odbitego podczerwieni. To są trzy bloczki, które są do siebie bardzo podobne i słuchajcie, one do tego jeszcze mogą być podobne do tego intensywność otaczającego nas światła. Po co nam to? Przede wszystkim do mierzenia po prostu tego, jak jasno jest wokół koleja. Tylko różnica jest taka, że ten pierwszy bloczek to blok, który odpowiada za czujniki w głowie koleja. Natomiast trzy kolejne bloczki to są bloczki, słuchajcie, spróbujemy to pokazać w takim przykładzie. To są bloczki, które odpowiadają za te czujniki umieszczone z przodu koleja. I nie wiem, czy to będzie widać. Ale teraz tak, światło odbite pod czerwieni sensora, słuchajcie, to będzie używało czujnika, który wysyła wiązkę światła i za pomocą tej wiązki światła odbija po prostu to światło, ono wraca, oblicza sobie odległość robota od danej przeszkody, coś co pokazywała Jola. Światło otoczenia sensora kolorów, czyli będziemy korzystać tutaj z tego środkowego, jest najbardziej precyzyjny tak naprawdę czujnik ze wszystkich. I światło odbite to będzie czujnik obok, aczkolwiek on sam tutaj nic nam w tej chwili nie pokaże, bo nie do tego służy. Tak więc najważniejsze, żeby zapamiętać, że jeżeli będziemy chcieli zmierzyć intensywność, to wybieramy sobie wtedy światło odbitego, światło otoczenia, przepraszam, nie odbitego, światło otoczenia sensora kolorów, to jest najlepszy czujnik. Natomiast mamy jeszcze jeden czujnik, tak na koniec, jeżeli chodzi o czujniki, zaraz przełożę robota, bo będę musiał go położyć, tak żebyście zauważyli. Przygotowałem specjalnie dla Was kartkę ze skalą szarości, ponieważ mamy coś takiego jak czujnik skali szarości sensora kolorów. I teraz ten czujnik skali szarości przekładam tak, żeby było patrzyło w dół. Słuchajcie, to też taki ciekawy bajer, który może pokazać nam, którego możemy używać do rozpoznawania właśnie wartości szarości. I teraz tak, zmienimy kamerę. I tak, znowu tego, wy tego nie widzicie, bo są to bardzo krótkie wiązki, natomiast on tutaj z tego pierwszego od prawej, o, czekajcie, tak żeby było widać, o, nawet chyba widać na ekranie, wysyła szybko wiązkę światła, tak żeby sprawdzić wartość. I teraz tak, zobaczcie, jak zacznę od białej kartki, wyszliśmy troszeczkę, więc ja przestawię, żeby było widać.
to mamy wartość 0. Jak będę tym robotem przesuwał się po tej skali szarości, to zobaczcie, już przyjmuję wartość 10, już mamy wartość 26, im ciemniej, tym większa wartość. Już mamy wartość 43 i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, 62, dojdziemy do samego końca, 100% tutaj nie uzyskamy, dlatego że po prostu wydruk nie jest w pełni czarny. Jednak jest bardziej szarawy tak naprawdę niż czarny, ale no maksymalnie tutaj 77, 78 było. Pewnie przy oświetleniu naturalnym byłoby ich ciut więcej, bo wiadomo, że światła sztuczne to rozjaśniają, szczególnie nam czerni. I też kolejne pytanie. No właśnie, co możemy z tym zrobić? Możemy spróbować za pomocą skali szarości przypisywać do kodei różne funkcje. Powtórzę to jeszcze raz. Te wszystkie czujniki przede wszystkim sprawdzają się, jeżeli dodamy do nich klocki odpowiedzialne za warunki. Oczywiście pętle, tak żeby on sprawdzał to cały czas, bo nie wystarczy, że sprawdzi to raz. Chyba że przypiszemy sprawdzanie do klawisza i będziemy potrzebowali wtedy na przykład sprawdzanie tylko jednokrotnie, czy tylko przy użyciu danego klawisza. I jeżeli skorzystamy z wyrażeń, w tym przypadku znaki większości, mniejszości, ewentualnie może być równości. Łącząc je, bo też będziemy o tym mówić, będziemy mogli zyskać o wiele więcej kombinacji, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju czujniki. Tak więc słuchajcie, przełączam kamerkę. Jeżeli chodzi o czujniki, to naprawdę pole do zastosowania czujników, jakby to zależy tak naprawdę od waszej fantazji. Łącząc to z innymi blokami, które do tej pory poznaliśmy, możemy stworzyć fajne rzeczy, możemy zaprogramować robota tak, żeby był w miarę autonomiczny, czyli reagował na takie rzeczy jak na przykład spadek. To jest ciekawe, słuchajcie. Spróbuję zaraz zobaczyć, czy mam ten kod gdzieś gotowy. Żeby zaprogramować kodeja właśnie, żeby nie spadł. Tylko chyba. Tu mam unikaj przeszkód. Tu mam unikaj przeszkody. Dobra, nie mam tego kodu gotowego, ale to może przy kolejnym webinarze pokażę wam. Można zaprogramować robota tak, żeby chociażby właśnie unikał, tak jak odkurzacze automatyczne, które jeżdżą, właśnie spadania ze stołu. I to też można sobie zrobić za pomocą właśnie czujników. Jola jak zawsze przygotowała dla was załącznik, tak więc Jola, poproszę cię, żebyś do nas dołączyła. Bo mamy dla was przygotowane oczywiście zadania. Powtarzam tylko literka, dzisiaj to i. I słuchajcie, poprzednie nagrania możecie znaleźć na YouTubie, na profilu Mentor Systemy Audiowizualne, jeżeli chcecie sobie coś powtórzyć, czy chociażby chcielibyście jeszcze raz coś przerobić. To nagranie dokładnie wam się pojawi. Ja myślę, że jak będziemy pokazywać wyrażenia, to też kolejnym krokiem będzie pokazać wam kilka takich ciekawych i prostych sposobów na to, jak w ciągu jednej lekcji, czy w ciągu jakichś krótkich zajęć pokazowych zrobić właśnie z tymi czujnikami, z kodem, z tymi różnymi rzeczami, tak? Takie fajne kody, proste rzeczy i użyteczne, żeby już w pełni wykorzystać co do tej pory się udało nam nauczyć. Dokładnie. Ja tutaj już wrzuciłam linka do oczywiście do naszej karty pracy. Widzę, że tam niektórzy korzystają, pobierają, więc bardzo się cieszę. Więc ja też sama korzystam, bardzo mi się przydają na moich zajęciach, więc i wykorzystajcie i podawajcie dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten moment, chwila, żeby zadać.
A jeżeli nie, słuchajcie, to bardzo Wam dziękujemy. Ja już patrzę w kalendarz jeszcze od razu, żeby Wam powiedzieć, kiedy będzie następny webinar. Za miesiąc równo. Za miesiąc równo? Tak wyszło? Tak, 7 marca. O, to będzie prawie Dzień Kobiet. O, no właśnie. A to może z okazji Dnia Kobiet coś nadchodzącego, coś specjalnego przygotujemy. Na przykład kody składające życzenia. Albo ja będę się opalać, a Sylwester będzie prowadził. O, jak się zmartwił. Tak, jakże bibliotekarz plus anglista i matematyka. Tak, będzie się działo, naprawdę. Co może pójść nie tak? Wszystko. Dział matematyka to gdzieś tu, koło fantastyki, więc tak, skorzystam na pewno. Dobra, a ja jeszcze raz zapraszam Was, żebyście sobie oglądali te filmiki i korzystali z nich, po to są nagrywane, pokażcie też znajomym, żeby później móc z nich korzystać. Solidna wiedza, krok po kroku, pokazujemy wszystko i tak jak mówię, w późniejszych webinarach, jak jeszcze dodamy zmienne, wtedy będziemy też pokazywać Wam, jak to obrócić, już wszystko łączyć, pewne elementy, tak jak ja staram się dzisiaj, tak? Bo same czujniki, tak jak widzieliście, ok, mogę włączyć, mogę podejrzeć, co jak działa, natomiast one są po to, żeby je wykorzystać właśnie programując, a programowanie stoi niczym innym jak warunkami. Praktycznie no, nasze życie to jest jeden wielki warunek, tak? Jeżeli pójdziesz być albo nie być. Jeżeli pójdziesz do pracy, dostaniesz pensję. Jak nie pójdziesz do pracy, tak. To czekaj aż przelew z mopsu. To nie masz. Czy chociażby taki warunek powtarzać zawsze, czyli trzeba chodzić do tej pracy dzień w dzień. Tak, dokładnie. I tak dalej, więc i wiele innych rzeczy. Tak więc to też warto odnosić się do tych rzeczy, które są taką naszą codziennością, bo szczególnie te młodsze dzieci, po prostu jest im łatwiej to zrozumieć. Dokładnie. No. Czyli widzimy się za miesiąc. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy bardzo. W marcu.